Dzień dobry, tutaj jest Zagórski TV, witam Ciebie na moim kanale i pamiętaj, żeby na samym początku zaznaczyć subskrypcję. Zatrzymaj się na chwilę i dzwoneczek i daj komentarz, jeśli podobają Ci się moje filmy i moja energia. No i oczywiście zostań dłużej, daj mi ten kredyt zaufania, postaram się go spłacić w postaci dobrych filmów. A teraz temat dotyczący Twojej aktywności, kiedy zaczynasz, bo bardzo dużo jest trenerów, którzy mówią, musisz być profesjonalny w tym, co robisz, dlatego wykup sobie trenera, dietetyka i tyle rzeczy, że tak naprawdę patrzysz na swój portfel i w pewnym momencie Cię na to nie stać i rezygnujesz z aktywności. Moje podejście jest takie, że przez rok możesz naprawdę eksperymentować i tak sobie za wielkiej krzywdy nie zrobisz, chyba że zaczniesz narzucać na siebie 100 kilo na siłowni, czy zaczniesz skakać z 8 piętra, czy zaczniesz naprawdę robić totalnie odstrzelone, nienormalne rzeczy. Ale na początku, przez pierwszy rok, polecam Ci takie trzy aktywności sportowe, które będą dla Ciebie bezpieczne, ale przede wszystkim idź za głosem serca i szukaj dyscypliny, która będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia. Pierwsza, numer jeden, to są spacery. Po prostu wyjdź na zewnątrz, przespaceruj się, włącz sobie aplikację, 10 tysięcy kroków każdego dnia zrobisz i będzie wszystko ok. To jest numer jeden. Numer dwa, no to możesz zapisać się na jakieś zajęcia, które są organizowane w Twojej lokalnej społeczności. Na przykład ja jestem w Gdańsku, jest projekt Aktywuj się w Gdańsku, gdzie możesz chodzić z kijkami, możesz spacerować, możesz pomarszobiegować, możesz popływać, możesz naprawdę robić bardzo dużo rzeczy na poziomie podstawowym. I to samo Ci polecam. A jeśli nie, to znajdź swojego znajomego i powiedz, a chodź, przebiegniemy się po to piwo, a nie tak jak zawsze chodzimy. Czyli to jest druga aktywność. A trzecia, po prostu zastanów się, usiądź i zastanów się, czy może to będzie gra w piłę, czy może będzie to gra w hokeja, czy może jazda na konno. Po prostu zastanów się, jaką dyscyplinę możesz uprawiać delikatnie, w prosty sposób, a może to będzie po prostu zwykłe trzy pompki, kiedy wstaniesz od komputera. Pamiętaj, żeby szukać zawsze sposobu, zawsze rozwiązania, a nigdy powodów do tego, żeby czegoś nie robić, bo tych znajdziesz 1500, 1900 i zawsze znajdziesz lepszą sytuację do robienia, lepszą rzecz do robienia, niż robienie czegoś, czego na co dzień nie masz w nawyku. Dlatego daj w komentarzu znać, co udało Ci się zrobić po tym filmie, jaką aktywność rozpoczęłaś. No i oczywiście pamiętaj o subskrypcji, o dzwoneczku, no i daj komentarz i udostępnij swoim znajomym, jeśli totalnie nie wiedzą, od czego zacząć. Interesuje mnie w szczególności, jaka dyscyplina Ciebie porwała. Może to jest boks, może MMA, nie wiem. No ale eksperymentuj i dawaj znać. Do zobaczenia.